witam Państwa w telewizyjnym klubie seniora. Dzisiaj złożymy wizytę w najmniejszej gminie w naszym kraju, położonej prawie na samej zachodniej granicy. Złożymy wizytę w Platerówce. Chcemy Państwu przedstawić dzień dzisiejszy Platerówki, a także powiedzieć o dawnych przeżyciach mieszkanek, mieszkańców, głównie mieszkanek tej wsi. O przeżyciach ich sprzed lat 38. Będziemy mówili o tych czasach, kiedy wojna przetaczała się nad Europą, kiedy w Związku Radzieckim organizowała się pierwsza dywizja Wojska Polskiego. Pierwsza dywizja Wojska Polskiego powstawała w Sielcach nad Oką i o tamtych odległych czasach pisze Alojzy Sroga w swojej książce, która jest literaturą dokumentu, a nosi ona tytuł Początek drogi. Pozwolę sobie zacytować fragment, który sobie zanotowałem, a brzmi on tak. Różne drogi i dróżki prowadziły do obozu sieleckiego, gdzie zaczynały królować bojowe orły, padać polskie komendy, wzbijać się w górę przez szczeliste sosny słowa roty, wzbudzające postanowienie, że aż do ostatniej kropli krwi. Mężczyznom, często młodym chłopcom spieszącym z całego zauralskiego obszaru Związku Radzieckiego do obozu w Sielcach, towarzyszyły także polskie dziewczęta. Był to bowiem czas śmiertelnych zmagań ze znienawidzonym wrogiem i kobietom także nie dane było zajmować się obowiązkami żon i matek. W Sielcach sformułowano z nich samodzielny batalion kobiecy, którego patronką została Emilia Plater, legendarna bohaterka powstania listopadowego. 15 lipca 1943 roku